Witam wszystkich serdecznie na kolejnym ambasadorze ze światów. To już kolejny odcinek, myślę, że też ciekawy, inspirowany trochę Państwa różnymi zapytaniami i różnymi refleksjami na temat życia, śmierci. Proszę Państwa, jeśli to co robimy się podoba jeśli to ambasadorowanie jest przyjazne, fajne, miłe to proszę, lajka, suba. Udostępniajmy, bo to jest bardzo ważne. Udostępniajmy, tak? Ale też substrykcja. No i to wszystko, co tam się robi. Dzisiejszy odcinek jest tajemnica nieskończoności. Proszę Państwa, brzmi to tajemniczo, brzmi to dziwnie, ale tak to jest, że coś się nigdy nie skończy. Prawda? U nas wiele rzeczy się kończy. Pasta, tubka, długopis, przestał pisać, etc. Wiele różnych podobnych tym rzeczy, tak? E, nasze życie się kończy, tak? E, nieskończoność. Niekończąca się opowieść, kiedyś był taki film, tak? A to jest nieskończoność. I teraz tak, co to oznacza? Otóż, proszę państwa, zanim dojdziemy do tej nieskończoności, Ogarnijmy może jeszcze tamten świat na podstawie trochę tego świata. Ponieważ ja mówiłem, ja opowiadałem, że ten świat jest podobny do tamtego, albo tamten do tego, jak kto woli, że wiele rzeczy jest takich samych jak tutaj. To jest zresztą wszystko zawarte w mojej książce. Ale o czym chcę powiedzieć? Otóż, proszę Państwa, pierwszą podstawową rzeczą, jaką tam robimy, wykonujemy, to sami sobie budujemy swój świat. A co to oznacza? A no, oznacza to, że nikt za nas niczego nie zrobi. Tu wszystko robią za nas. Dlatego jesteśmy upośledzeni. Tak zwana mm, nabyta niesprawność Umysłowa, nabyta. Państwo się zapytają mnie dlaczego, dlaczego ja tak nisko oceniam naszą wartość, ale że ja jej nie oceniam. Ja stwierdzam fakty, a nad faktami się nie dyskutuje. Otóż proszę Państwa, ilu z Państwa jest w stanie zrobić drzwi, wyprodukować drzwi? Niewielu. A ci, którzy zrobią drzwi, też niekoniecznie im na coś to co się przyda. Dlaczego? Otóż Nauczono nas, że wchodzimy do sklepu, bierzemy i mamy. Więc nie musimy myśleć, nie musimy budować, jak to stworzyć. Jeśli nawet zrobimy sobie własne drzwi, to przyjdzie komisja, która będzie odbierała nasz dom i powie: Nie odbierzemy panu tego domu, w sensie odbioru budowlanego, bo drzwi nie są takie, jak trzeba. Bo pan ich nie kupił tam, gdzie trzeba. Po wszystko rządzą jakieś koncerny. Tak, bo wszystko jest już gdzieś obliczone, wyliczone i naliczone. I teraz, gdybyś chciał sam zbudować własny dom bez architekta. Oczywiście, no, musisz wiedzieć proporcje różne i tak dalej, ale kształt jakiś, nie wolno ci. Dlaczego? No bo właśnie, bo się nie możesz rozwijać, tobie nie wolno się rozwijać. Ty musisz brać wzorce, jakie tobie podali. A w zaświatach jest tak, że nic ci nie dają, sam się rozwijesz. Sam myślisz, tworzysz i budujesz. Wiecie Państwo, dlatego na tym świecie wielu jest takich, jakby to powiedzieć, przepraszam, ludzi, którzy, takich pasożytów żyjących na kimś, tak? I nie chodzi o męża tego przysłowiowego, kiepskiego, który żyje na żonie i tym podobnych rzeczy. Nie, nie, to, to nie w tym rzecz. Wielu ludzi nie podejmie żadnej e, walki, jakby to powiedzieć, czy, czy, czy w ogóle pracy nad stworzeniem czegoś. Bo jest to mu podane. Ale powiem też jeszcze o innych rzeczach, które niestety nas bardzo upośledzają. Proszę Państwa, była kiedyś taka bajka. To napisał ją Tuwin albo Brzechwa. Wiecie Państwo, dawno do szkoły nie chodziłem, nie? To nie wiem, kto napisał. A żeby nie wyjść na ignoranta naszej, e, prawda, naszych bajek, więc podam te dwa. E, dwa nazwiska, ale o co chodzi? On napisał, że gdyby nie było piekarza, nie byłoby murarza, gdyby nie było murarza, nie byłoby krawca, bo piekarz zrobi chleb, e, murarz się naje, wybuduje dom, a żeby wybudować ten dom, to najpierw krawiec musi mu zrobić ubranie i tak dalej. I to było dość mądre, to było dla dzieci, to było jasne, tak zrozumiałe. I tym tokiem rozumowania można by stwierdzić, że to jest fajne. To jest dzisiaj. Jesteśmy uzależnieni. Są uzależnienia. Różne korporacje. E, jeden od drugiego. Ale jeden od drugiego to po biedy. System od systemu jest uzależniony. Wiecie Państwo, ktoś zrobi coś tak, wysiądą e, bankomaty i nie zrobimy sobie w życiu nic. Nawet nie będziemy w stanie przetrwać. Dlaczego? Dlatego, bo zabraknie nam pieniędzy, a bez pieniędzy nie zrobimy niczego. Uzależnienia. Jesteśmy uzależnieni, jesteśmy sterowani. Tam natomiast człowiek jest uzależniony od miłości, ale sam od siebie. Wiecie Państwo, tutaj ludziom nie chce się pracować, więc wchodzą do cudzego domu, zagadniają te rzeczy, wychodzą i już mają. Po co pracować? Po co w ogóle je wytwarzać? A fatece jeszcze na, na pewno je tam gdzieś wykombinuje. My już mamy. A więc myślenie o pracy, o tworzeniu odpada. Eee, bardzo często jest tak, że są tak zwane szpiegostwa naukowe. A co to oznacza? Oznacza no, to, że jakiś, prawda, mądry człowiek na przykład wymyślił, e, co wymyślił? No, pójdę bardzo tak płytko, mm, e, specjalną recepturę dla soku, nie wiem, z winogron na przykład. I już szpiedzy czekają, jak wykraść tą re recepturę, żeby też ją mieć. A nic samemu nie pomyślą, nie zrobią. Tak? Więc jeden czyha też na drugiego. Zabierzmy mu pomysł, zabierzmy to. Dlaczego państwo napada na państwo? Bo wy już coś macie, wy nie możecie tego mieć, dajcie to nam. A tam... Człowiek buduje sam siebie. I to jest piękne, bo nie może zabrać czegoś drugiemu, bo się nie da. Więc musi sam to sobie wyprodukować. Wiecie Państwo, gdybyśmy tylko z drugiej strony to jest tak, gdyby pozwolono, bo nam nie pozwalają, gdyby pozwolono nam produkować własne rzeczy, własne wyroby, własne jedzenie, gdyby pozwolono nam e, e, budować własne domy, te korporacje, to wszystko, co jest nad nami, padłoby. Ale jak ma paść, skoro my ich karmimy, tak? Oczywiście zniewalamy się przez to, bo gdybyśmy potrafili sami zrobić sobie jedzenie, znaczy robimy je sami, ale produkty wynaleźć sami, no to jak to te wielkie koncerny mają upaść? Wiecie Państwo, gdybyśmy chcieli teraz wynaleźć własne leki na leczenie, to nam nie wolno. Może sobie pokrzyją mu pod stołem te leki wziąć, ale generalnie nie możesz powiedzieć, że na przykład opracowałem lek na leczenie nie wiem czego tam, no na przykład, e, jaki będzie tej koronawirusa, tak? Nikt go nie weźmie, nikt go nie przyjmie. Potępią cię, a jeszcze ci zabronią. Dlaczego? Bo wielkie korporacje muszą tutaj zyskiwać. Więc ludzie żyją na ludziach, a tam jest inaczej. Tam jest tak, że zaczynasz budować i tworzyć sobie ten świat. Chcesz mieć dom, musisz go wymyśleć, wytworzyć. Chcesz mieć na przykład, nie wiem, a ładne ubranie, musisz go wytworzyć, zrobić. A tu, Bach, wchodzimy do sklepu i kupujemy. To dobrze, że kupujemy, bo jeszcze niektórzy mogą ukraść, ale nie będziemy nigdy krawcami. Ktoś powie: Ja w życiu nie będę krawcem. Nie będziesz niczym. Dlaczego? Bo system. Nie nauczy cię pracy. Nauczy cię tylko pracy takiej, jaki system ci każe, żebyś był w pracy. A więc masz robić tylko tak. Taką wajchą machać, bo w całym tym cyklu produkcyjnym, na przykład, nie wiem, masła, machanie tą wajchą jest bardzo ważne. I tak machasz sobie bezwolnie tą wajchą. A mógłbyś sam sobie to masło wytworzyć, bez tej wajchy. Albo na przykład idziesz do wielkiej korporacji i mówisz, pan ma codziennie tam patrzeć i tutaj coś wypełniać i naciskać. I tak wypełniasz, naciskać, i tak ci leci. Płacą jak płacą, ale jesteś korpo, corporation. Natomiast samy w życiu nie zrobisz niczego. I gdyby teraz rzeczywiście przyszła zagłada, może za duże słowo, a jest prądu, wody, czegoś, 70% ludzi już nie ma. Dlaczego nie ma? Dlatego, że nie są przygotowani na takie rzeczy, bo ich nie nauczono, bo im wszystko podano. Kiedyś ludzie, e, prawda, e, czym się, e, że tak powiem, no zajmowali? Łowiectwem, tak? Traperzy, łowczy, e, e, wędkarstwem, rybołówstwem, e, budowaniem domów, prawda? Tak? I nauczaniem innych. A także byli e, felczerami, czyli lekarzami, e, jakby to powiedzieć, szamanami jakiejś wioski, tak? I to wszystko było dobrze i to wszystko szło. I na całą wioskę większość polowało i przynosiło to jedzenie, a żony, co robiły z tego? Peklowały tam różne rzeczy, chowały, wiedziały jak przechować. Wiecie Państwo, w krajach, gdzie nie było na przykład, gdzie, znaczy w ogóle kiedyś nie było prądu, nikt się nie zatruł, no może się i otruł, jak go chcieli, to go otruli, ale mięso było zawsze świeże, wszystko było świeże, beczki były pochowane. Dzisiaj mamy lodówki i mówi się, a to waniajat? W lodówce było, ale waniajat? No właśnie. I chcę powiedzieć, że kiedy przejdziemy na tamtą stronę, to się zdziwimy, ile zależy od nas. I zaraz o tym powiem. Proszę Państwa, no i właśnie nieskończoność, tak? Coś się zawsze kończy. Ja już mówiłem, nawet najlepsza audycje, nawet najlepszy serial się kończy. A tam jest nieskończoność. Wiecie Państwo, u nas można wytworzyć tony, dwie, trzy, cztery, nawet 60 milionów ton można wytworzyć. Można. Ale gdzieś to się skończy, albo tego nie pomieścimy. Tam jest ta nieskończoność. Czyli to, co robimy, działamy, tworzymy, się nie kończy. Nasze życie się nie kończy, i ktoś powie, to może być już nudno w którymś momencie. Teoretycznie, tak. Ale praktycznie nie, bo ciągle coś nowego tworzysz. Ciągle już coś nowego idziesz dalej, rozwijasz się i nie masz czasu myśleć o tym, co ci minęło, bo tam czasu nie ma, a ciągle idziesz do przodu, ciągle jesteś zafascynowany. Fascynacja, tylko wiecie Państwo. Aby znaleźć się na tym dobrym poziomie i tworzyć, mieć tą moc, trzeba być dobrym. Trzeba tu umieć coś zrobić, wytworzyć, być człowiekiem, który kocha, mieć tą wizę. Ja odsyłam do książki, bo w książce jest o tej wizie taki rozdział, tak? czyli o walucie, jaka tam na nas obowiązuje. Więc proszę przeczytać tą książkę. Chodzi o miłość, o uczucie, jakie będziesz tutaj, tak potraktuje Cię Bóg, bo Bóg stworzył tą nieskończoność. tak? Bóg jest miłosierny i nieskończoność ma. A skoro ma nieskończoność. On jest sam nieskończonością, czyli możemy tworzyć, możemy iść, możemy działać. Wiecie Państwo, kiedyś był taki odcinek kiepskiego. E, czasem oglądałem ten film, bo to nawet ciekawe rzeczy można było z niego wyciągnąć. I żona zadała Feldkowi zadanie: ma jej odpowiedzieć na pytanie: e, czy Bóg jest wszechmogący? Odpowiedział tak. No to, czy Bóg, skoro jest wszechmogący, może stworzyć taki kamień, że nie będzie mogło podnieść? No to Fredek mówi: No, będzie mógł stworzyć. a skoro jest wszechmogący, to powinien go podnieść. No to jak może stworzyć kamień, którego nie, nie mógł podnieść? Znaczy, że nie jest wszechmogący. Jak wymyślisz mi, to wróć do mnie. Jak nie, to masz iść do pośredniaka. I cały film polega na tym, że on chodził i wszystkich się różnych mądrych, łącznie z menelami, pytał o co to chodzi. I w końcu do, przyszedł do domu i mówi, mam dość, nie odpowiem Ci na to, to jest jakiś paradoks. I ona mówi, właśnie o to chodziło słowo, paradoks. I kiedy dojdziemy do tego, no, to dojdziemy także do wielu innych rozwiązań, po prostu. Coś, co jest nieskończone, coś, co trwa, coś, co będzie się ciągnęło dalej, ale my będziemy to budowali, my będziemy to tworzyli, tak, my, jak ten bob budowniczy, ale zaczynamy to robić tu, tu jest pierwsza podwalina naszej pracy. I tu musimy fizycznie zrobić ten mikrofon, nie wiem, dość ładnie wykonany, tak? O, takie szkło powiększające musieliśmy zrobić i tak dalej. I musimy zrobić coś takiego, tak? Wykonać oprawki, może ładne, nieładne, ale dopasujemy do twarzy. Prawda? Ładnie wygląd Zrobiliśmy. Tam też będziemy musieli to zrobić. Tylko tam, jakbyś potrzebował czegoś takiego, to Ci nikt nie zrobi. Musisz sam sobie to wykonać. I to nie jest to, że wracamy do pierwotniaka. Nie, nie. Uruchamiamy swój umysł. Myślmy, działajmy i twórzmy. Świat byłby o wiele bardziej piękniejszy, gdybyśmy potrafili sami i chcieli, bo potrafili na pewno umiemy, ale wytwarzać. Wiecie, wchodzimy do miasta i wszystkie bloki są takie same. Myk, myk, myk. A gdyby były każdy inny? Byłoby kolorowo, byłoby ładnie? Może byłoby dziwnie, ale nie byłoby nudno. Natomiast nam powiedziano, bo taki standard, bo taki blok, bo tyle metrów od tego, bo okno będzie w tym miejscu, bo narzucono nam. A tam jest wyobraźnia. I powiem Wam, że kiedy pytałem mojego ojca po śmierci, co on tam robi, a muszę powiedzieć, że za życia był inżynierem, architektem, tak, budował Warszawę, więc zapytałem się go, co on tam robi. Powiedział: No, dalej robię plany domów. Ja sobie pomyślałem, jak to, ale co to, to, to. I wtedy odpowiedział: Jaką ludzie mają wyobraźnię. No tak, widzicie, Państwo nie raz takie domy cygańskie, cztery wieże i kauzela po środku. Też trzeba mieć umiar w tym wszystkim, ale tam można tą swoją fantazję, jakby to powiedzieć, no, mm, poluzować, tak? Dlatego wyłammy się poza system, a łatwiej będzie nam tam ta nieskończoność. Twórzmy, róbmy, idźmy dalej. Dlaczego tu mamy skończone? Dlaczego pewne rzeczy nam się tu kończą? Bo jesteśmy ograniczeni. I nie to, że się Sami ograniczamy w pewnym sensie tak, ale nas ograniczono, bo nam dano nakazy, tego nie rób, tak nie wolno, tu są przepisy, to nie może mieć dłuższe niż 2 metry, e, dach nie może być pod takim ukosem, e, okno nie może tu wyglądać, bo są ograniczenia. A dlaczego? Róbmy, tak, działajmy, twórzmy, czy ja nie mogę stworzyć własnego telewizora, Gdybym miał jakieś części, powiedz pewnie, bym go zrobił. Może by za dużo kosztował, ale bym go zrobił. Natomiast po co go robić? Skoro nam natworzono tych telewizorów, tak? Wiecie Państwo, i na tym to polega, że nasz rozwój tutaj musi płynąć z nas, z naszego serca, tak po Bożemu, pełen miłości i powinniśmy sami tworzyć pewne rzeczy, a wtedy okaże się że tam będzie nam łatwiej. Widzicie Państwo, ten, ten, to, 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 to się chwieje. To nie jest ładne czy ładne? Nieważne. Dwie dachy znalazłem, stworzyłem biurko, jeszcze nie jest gotowe, mógłbym pójść kupić. Ktoś powie, nie daje się zarobić, ale komu nie dałem zarobić? Rozwijam swoją wyobraźnię, robiłem takie biurko. Jakie zrobię, będzie pewnie fajne, tak? I gdyby każdy to zrobił, byłoby lepiej. I nie chodzi o to, ile zaoszczędziłem. Bo to akurat jest najmniej w tym wszystkim brane pod uwagę. Chodzi o to, ile rozwinąłeś się, ile jesteś gotowy zrobić. Tak wiele dzieci jest no naprawdę bardzo upośledzonych, bo nie potrafią zrobić nic. Jajka potrafią nawet y, przypalić, i wodę na herbatę. Więc kończąc ten odcinek, chciałem Państwu tutaj powiedzieć, jak to wszystko wygląda. Jak to wszystko jest tak, że po tamtej stronie budujemy sami siebie. I to wszystko, co jest wokół nas, budujemy my. Tutaj natomiast nie budujemy sami siebie. Bo kreatorzy mody nam narzucają modę, bo architekci nam narzucają, jaki ma być dom, a oni mają też yy, yy, narzucone, co ma być dobre, co ma być złe. Meblowanie polega na tym, że mamy takie meble, jakie nam dają, nie możemy sobie własnych stworzyć. No może możemy, ale uznają nas za dziwaków, a nie możemy się z nimi też podzielić, bo niestandardowe te meble albo nie podlegają, nie wiem, czemuś tam. Więc wyjdźmy poza ograniczenia. A będzie łatwiej nam tam. Dlaczego wielu ludzi nie wierzy w tamty świat? Bo nie wierzy też w ten świat, bo się nie może tu odnaleźć. Ja tu się pogubiłem, ja nie wierzę w ogóle w co tu się dzieje, a jeszcze tam coś? Mój Boże! No i tak by mówić, proszę Państwa, długo i namiętnie. Ja się cieszę, że Państwo mnie słuchają. Jeśli się to wszystko Państwu podoba, to proszę lajka, like suba, proszę, a, a, udostępniajmy to. I nie dajmy się zwariować. Wiecie, gdyby było mniej słuchających, a więcej robiących, świat byłby zupełnie inny. Wiecie państwo, poddajemy się manipulacji i przestajemy myśleć. A tam będziemy musieli dopiero zacząć myśleć. I wtedy jak mówi, o ludzie. I tym optymistycznym akcentem Kończę, żegnam się z Państwem do następnego usłyszenia i zobaczenia. Proszę o komentarze, mówię merytoryczne, i może też jakieś sugestie, o czym chcieliby Państwo, żebym porozmawiał, opowiadał o zaświatach, o tym świecie, bo to wszystko razem przenika się i łączy. Dziękuję.